Cześć, witajcie na kanale Marzena i Marek. Ozdoby świąteczne już gotowe, bombki, nie bombki, zobaczcie ile tego. Ta to już może niektórzy kojarzą, dostałam ją od uczniów. Tu śliczne, ale patrzcie, te też gdzieś przeleżały, wydobyłam je w tym roku. No to są z poprzedniego roku. No i oczywiście teraz patrzcie to. I odwieczny problem, lampki poplątane. Choinka, no i lampki poplątane, oczywiście. Chyba większość ma z tym problem, bo no nie wiem, u nas nie umiemy jakiegoś patentu znaleźć na to, żeby te lampki nie były. Ja mam patent. Jaki? Patent jest taki, że się nawija na coś, na przykład na karton. No, że my tego nigdy nie robimy, bo jest nerwowo, szybko i się plącze. No ale coś. Przepraszam, to teraz co jest? Jakiś przytyczek? Nie. Do osób tutaj? Masz jak teraz nigdzie iść? Nie, no nie wiem gdzie iść, ale wiem no, w sumie. Stop. Nazad. Stop. No właśnie, to musisz sobie tak, wiecie, ojejcie, wykombinować, także czas na strojenie choineczki. Krótki spodenka? Nieważne, w tym roku ona jest, no mnie się podoba, bo jest bardzo smukła. Ona ma linię Marka, wiecie? Linię ma piękną, bo ona stanie w rogu tutaj, przy oknie. Dlatego, no pięknie się pasuje, nie jest zbyt rozłożysta, no super. Oczywiście za chwilę będzie największy problem, którą stroną ją przykręcić. No, problem nie problem. A wy sobie w ogóle widzieli tą choinkę? Widzieli choinkę, jak kupowaliśmy choinkę, ale jeszcze jej nie widzieli, wiesz, jak już stoi ubrana, więc a za chwilę wiecie, czyli jak to będzie. Widzieli. Tak, zobaczycie ją, piękną, ustrojoną choinkę z bombkami, ze światełkami, chyba że coś nie wypali. Nie, wypali. Tak? No, to dobrze. No i co? Coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. No jedziemy. Gdzie jedziemy? No jedziemy z tą choinką. Słuchajcie, przyszedł czas na świąteczne porządki, a dokładnie na czyszczenie pieca. A szczerze powiem, to czyszczenie tej szyby i dzisiaj zdążyłem, ponieważ słuchajcie, zawsze kupowaliśmy różne środki, jakieś tam w takich, wiecie, sprayach. Śmierdziało to, myło choćby wcale. I co się okazało? Bardzo prosty patent. Ręcznik jednorazowy. Woda. Gdzieś jest woda. I uwaga, uwaga, słuchajcie, ten popiół, co jest z spalonego drewna. Oczywiście teraz mi się nie chce i patrzcie, taka ciapa powstaje. Jak tą ciapę nałożymy, to patrzcie jak to schodzi. A tego normalnie twierdzeństwa nie domyjecie jakąś chemią. I za chwilę, o właśnie mi się, słuchajcie, sadzy lekko przywrócił mikrofon. Dobra, to za chwilę się widzimy jak się wyczyści. Może z tej strony, o. Ale Marek, przecież to nie jest twój patent. No. No, ale to jest patent przeze mnie pokazany. A to kogo pokazany pozdrowisz teraz? A pewne osoby, skąd? Panewnik. Tak? Mhm. No właśnie. Ciekawe, sprzedała ci pomysł pewna osoba. Tak, i słuchajcie, i zobaczcie jak to rozpuszcza, to jest niemożliwe. No to pozdrawiamy. Także za chwilę się widzimy, jak będzie wyczyszczona. Wow, ale naprawdę ty, bez żadnych chemii, kaliów, że tak powiem. Ręcznik, woda. O, to nagry. Wow. Nagrywasz? No. A. Proszę. Patrzcie, jak to zeszło. Marek, widzę patrzcie cię. Patrzcie to. No to jest ta sadza. To jest, słuchajcie, eko. No to jest eko. Ale naprawdę, pamiętasz, jak my się zawsze walczyli? Dlatego ja to potem czyszczę raz na jakiś czas, nie? Bo jak mam to męczyć się tymi... Tu jeszcze masz. ...chemicznymi środkami, patrzcie. Patrzcie, jak to schodzi super. A to śmierdzi zawsze w ogóle ta chemia. Także jeżeli chcecie mieć patent czystą szybę w kominku, na czystą szybę, to już go macie. Bez żadnych sprayów, spryskiwaczy. A tego jest na rynku, co nie miara. No, naprawdę. Dobra, to ja już pokażę, no, jak będzie błysk. Przygotowałam sobie już pudełeczka. Wyciągnęłam, więc po kolei jedziemy. Czekajcie, czekajcie. 22, 3, 4. W takiej kolejności. No to jedziemy. Tu jest jakieś wielkie pudło. Aha, jeszcze te kobietki to też przeczytajmy do końca. Prime Minister of Iceland, czyli jakaś pierwsza... Nie, wybaczcie, ale nie przeczytam. Islandia. Tu można pomać język. To kobieta, która jako pierwsza została ministrem. O, a co my tutaj ciekawego mamy? Czekajcie, Himalajan.
Purifying Glow Mask. Maseczka z himalajskich. Co? Jakiś kwiat. O nie. Chyba mogę wystraszyć Marka w tej maseczce. Ale pięknie pachnie. Bardzo tak odświeżająco. Dobra, 23. Tu też jest jakaś kobietka. Walentina Tereszkowa. Ach, czyli pierwsza kobieta, która w kosmosie się pojawiła. Tu mamy kremik. 100 ml. Krem do rąk. Róża. Znowu ten motyw róży się pojawia, czyli w tej końcówce tej róży dosyć dużo. W końcówce kalendarza. Dobra, nie chcę stać, to będzie leżało. No i tutaj, proszę, na ten dzień czekaliśmy cały Vlogmas, 24 grudnia. I co my tu mamy? W 1893, a tu nie ma żadnej kobiety, Nowa Zelandia była pierwszym krajem, który dopuścił kobiety do głosowania. No proszę, brawa dla Nowej Zelandii. Dziś już te prawa kobiet powszechne w całej Europie. Co to takiego jest? Koncentrat... Trzech składników, naturalny koncentrat do twarzy. O ile dobrze czytam. A, wiecie, w takiej pompeczce? Fajne, lubię też takie. No to co? Odmłodzi mnie ten koncentrat. Zobaczymy. No i ostatnie pudełeczko, które w tym kalendarzu zostało, to jest pudełeczko numer... Już Was biorę. To jest pudełeczko numer 25. No i że ja już kalendarza chcę się pozbyć, no wiecie, no to jest jednak dosyć duże pudło, to ostatni kartonik zostawię sobie na święta. Otworzę Wam go i pokażę w kolejnym, no to już vlogu, bo nie vlogmasie. To będzie drugi dzień świąt, więc zobaczymy się wtedy na pewno. I kurtyna opadła. I Wam pokażę, co tu jest, ale nie zaglądam. Także czekajcie na kolejnego vloga. No, ale się sprząta. Proszę. Tak, tam jest pełno kurzu. I tak nam Dyson pomaga. Marzynko, otworzyć już cały kalendarz? A tak, Mareczku. To dobrze. A zobacz. To idę dalej odkurzać. A zobaczcie, ile produktów. I na koniec Wam tylko tutaj sprawozdanie. Myślę, że się opłaciło. A to trzyma wszystko w tym kartonie? Tak. Matko, nie no, to trzeba mieć palmy, nie? Ja bym już nas wyciągała. Nie, teraz już wyciągnęłam wszystko, ale kalendarz, słuchajcie, nie był tani. Tak, tutaj, oczywiście recycling, wiecie, segregacja odpadów. Kalendarz nie był tani, ale uważam, że się opłacało. Fajne ma. Coś ty nie powiesz. Co to zrobiłeś, Marek? Nic. Choinka. Ty ubrałeś choinkę. A patrzcie, co tu jest. Patrzcie to. Właśnie, patrzcie, roztop, margarynę z cukrem, miodem, przyprawą. Wiecie, kto zrobi pyszny piernik jak co roku? Trzy, dwa, ten jeden. Gościu. Za chwilę zobaczycie, dobra. A przepis jest w ogóle Magdy Gessler. Co roku robimy ten piernik? Tak, ty robisz. No znaczy ja ci pomagam, ty oczywiście. Ty robisz choinkę. Ale Marek naprawdę pysz. Prima sort. Dobra, to teraz choinka. Najlepsze bąki, no ale choinka z tego roku. Jest każda, tak, ta jest z tego roku. No ta jest od Michasi z tamtego roku, ale już ta jest, już mówiłam, duża. To już siódmy raz słyszymy o tym. O, tu widzicie Marka w kulki z budynka? I tam się odbijałam. O, tu jest unicorn, ale tak z tyłu dać unicorn. No właśnie, muszę go chyba przywieźć, wiecie? Ja myślę, że też. Patrzę. No ładna, kolorowa i nie za duża w tym, ale naprawdę, ty komfort. No. Bo wiecie, my tu mamy ukrytą drukarkę, nie? Mm-hmm. I za każdym razem trzeba będzie przesuwać tą. Ale nie używamy jej za wiele, nie? Ale jak już trzeba użyć, to odsuwamy choineczkę, żeby jej nie uszkodzić i... Tak, mieszkanie posprzątane, przygotowane na święta. No powiedzmy, jeszcze komputer już stoi tu, bo w kuchni za chwilę będzie robione ciasto. A tu widzicie wyczyszczoną szybę i ładnie się pali w piecu. Oczywiście drewnem, żeby było eko. Tak, Marzenko? Tak, a my przystępujemy do pracy. A jutro czas na makówki.
ale najpierw zobaczycie troszeczkę spierniczka. Dobra, to słuchajcie. No to Marek, widzimy się w kuchni. I zapomniałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, od lata, bo i od wiosny udało mi się wyczyścić w końcu te lampiony, te szyby, ale niestety trzeba było to całe rozebrać, także myślę, że efekt jest niesamowity. I lampiony wyglądają jak nowe. No to słuchajcie, dzisiaj kolejny dzień i pierniki już upieczone. Tak to mniej więcej wygląda. O, proszę, wyszły 5 takich foremek. Tu teraz będzie robiona topiona czekolada. I tu jest śmietana, o, żeby to nie było takie sztywne. Także za chwilę, jak się okaże, będą gotowe pierniki. A wy lubicie pierniki, to napiszcie w komentarzach. Czy reakcja? W tym roku postawiliśmy na czekolady z Linda, ponieważ jak się okazało, za 180 gramów wystarczyło zapłacić 9 zł. A do porównania czekolada z Wedla, czy Wedel czy Wawel, to już nie wiem, chyba Wawel, prawie 5,50 kosztowała, więc wychodziło dużo drożej. No i ciekawe, jaka to będzie czekolada. 70% kakao, o, Michałka gdzieś tam w tle chodzi, 70% kakao, już się topi. No robię. Za chwilę śmietana do tego trafi, o, jak zaporowało. Śmietana z Lidla. No i co, i będą dobre pierniki, a ta Marzenka gdzieś w tle chodzi, o, proszę, teraz w mgle. Jesteśmy w mgle. Słuchajcie, nie wiem, co się stało z tą czekoladą, ale pierwszy raz takie coś dziwnego. Jakiś olej się wydzielił. To się w ogóle zrobiło takie kitowate. Nie wiem, takiego czegoś to jeszcze nigdy nie było, słuchajcie. Także niestety trzeba iść do sklepu i kupić normalną wedlowską czekoladę. Muszę wam jeszcze pokazać. Przygotowane mam serwetki na prasowanie. Takie z... Znalazłam w szafie, no znalazłam, wiedziałam, że je mam. To jest ta nowa, to jest obrus na stół wigilijny, no najpierw idzie taki biały, na okrągły stół. To jest akurat właśnie, dobrze wyciągnęłam na okrągły, tak. Tak, po tym widzę. Najpierw idzie ten biały, później taki czerwony. I tu mamy stroik, który też będzie na stole wigilijnym. Ta świeca, no jest piękna, ale nie wiem, bo tradycję mamy taką, że na stole wigilijnym zawsze mamy te świece z Caritasu. Świeca wigilijne, dzieło pomocy. I chyba ją wymienię na czas wigilii, a potem podmienię znowu na tę złotą. To jest taki pojemnik z... Pojemnik z taką korą. No pani w kwiaciarni mówiła, że można oczywiście sobie kompozycje później jeszcze tworzyć inne. No i do tego jeszcze świeca. Świeca Zara Home. Już była u nas, ale ona tak pięknie pachnie, gingerbread, także pierniczkowy zapach się roznosi. To też będzie zapalone. Oczywiście nie na stole świątecznym, wigilijnym, ale dobra. No a ja wracam do kuchni. Zaraz zobaczycie, co będę robić. Choineczkę widzę, będzie mi się fajnie gotowało. A tutaj proszę, zabieram się za makówkę. No muszę wam się przyznać, że w tym roku przełom. Po raz pierwszy będę sama robiła makówki. Oczywiście wiecie, przepis i będę się konsultować jak w miarę, jak będę potrzebowała. Bo do tej pory właściwie, ja wam powiem tak, w moim domu rodzinnym nie było, moja mama nie robiła makówek. Jakoś nie było tej tradycji, takiej potrawy na stole wigilijnym. I dopiero makówki, że tak powiem, najbardziej poznałam, bo jeszcze moja ciocia robiła i robi do dzisiaj. A tak naprawdę makówki poznałam, jak już poznałam Marka, bo w rodzinie Marka makówki to jest tradycyjna też potrawa, która musi być na święta Bożego Narodzenia. No i co roku moja teściowa robiła pyszne makówki, robi je do dzisiaj, ale w tym roku właśnie taki przełom, że makówki spróbuję zrobić sama. Przez tych kilka ładnych lat, jak już też jesteśmy małżeństwem, trochę ją tam podglądałam, patrzyłam, jak ona robi, co tam miesza, co dodaje, jak to wszystko po kolei w tym przepisie wykonuje. No i teraz spróbuję to odtworzyć, ale już umówiłam się z nią, takie koło ratunkowe. Telefon do przyjaciela, w razie czego, jak nie będę wiedziała, co mam zrobić, to wiecie, sobie drędnę, żeby się dopytać. Także nastawiam mak, on musi się tam delikatnie gotować, bardzo delikatnie, musi być stale mieszany, to wiem.
No i jak już będzie miękki, a sprawdza się go właśnie poprzez takie rozcieranie go w palcach, że on już się da tak rozetrzeć, to znaczy, że już jest ok. No i wtedy będzie dalszy etap. Trochę Wam pokażę, jak nie zapomnę czegoś tu nagrać, to wybaczcie. Mam gotowe, już Wam pokażę, już mam gotowe bakalie. Maku w tym roku 600 gram. Mak mielony, tak, 200 gram. No, zobaczymy. Będę gotowała w tym garnuszku. Do tego oczywiście pójdą bakalie, orzech, wiadomo, w różnych proporcjach, bo nie, że całe paczki, ale różne proporcje tych bakalii, orzechy włoskie, orzechy pekan. Tu mamy rodzynki, oczywiście migdały. Najpierw one będą sparzone, później podpieczone w piekarniku, tak wysuszone, tak powiem. No do maku dodaję na pewno jeszcze już pod koniec takiego gotowania kostkę masła. Mam, no jak już mak wystygnie, dodaje się miodu. Do tego dodaje się pokrojony, wysuszony w takie kostki chałkę. No i potem się miesza, no i są pyszne makułki. Dobra, to zabieram się do roboty. Kochani widzowie, w dniu Wigilii chcemy Wam złożyć serdeczne życzenia świąteczne. Wszystkiego co najlepsze. Zdrowych, spokojnych świąt w gronie rodziny. Spełnienia marzeń. Dużo zdrowia. No i żeby Wam się po prostu spełniało. Darzyło jak najlepiej. Tak, spełniały życzenia, żebyście byli radośni, szczęśliwi. No i mało zmartwień, a dużo radości każdego dnia. A my się już widzimy? My widzimy się w kolejnym vlogu. Czyli drugi dzień świąt? A to już jest ostatni vlogmas, skończymy vlogmasy. Czyli widzimy się? W następnym odcinku dziękujemy Wam za oglądanie. No i jeszcze raz życzymy Wam wspaniałych, rodzinnych świąt. To na razie, pa! A teraz czas na makówki! Uuu!